Dzień dobry Państwu, dzisiaj porozmawiamy o bohaterach, jak na pewno zdajecie sobie doskonale sprawę. Propaganda uwielbia bohaterów, ponieważ oni swoim osobistym przykładem pokazują, jak to wspaniale jest stracić rękę, nogę, albo życie za cele ustalone przez władcę lub władców. I tutaj w zależności od tego, jakie to są cele, mówimy, albo o bohaterach albo o bohaterach z ironią. Jeśli jakiś kraj, jakieś państwo na przykład broni się przed napaścią, to oczywiście tej ironii jest zdecydowanie mniej, jeśli dany kraj wykonuje agresywne ruchy w celach zrozumiałych, to znaczy na przykład potrzebuje uzyskać dostęp do morza, żeby się rozwijać, to tej ironii jest więcej, jeśli są to cele Zupełnie niezrozumiały, jak na przykład denazyfikowanie kraju, który nie jest krajem nazistowskim, no to tej ironii będzie tutaj oczywiście znacznie więcej. Także w przypadku Federacji Rosyjskiej, która obecnie prowadzi, jak to oni lubią mówić, specjalną operację wojenną, pojawili się bohaterowie. Oczywiście to są bohaterowie właśnie wojenni. Ale no. Zazwyczaj duża część odznaczeń, tytułów jest zarezerwowana właśnie w światowych wojskach dla ludzi, którzy biorą udział w wojnie. A tutaj oficjalnie wojny nie ma, choć w praktyce jest to jak najprawdziwsza agresywna wojna, no to jednak jeśli chodzi o akty prawne po stronie rosyjskiej, nie ma tego typu ustaleń, więc trzeba było znaleźć jakąś nazwę dla tych bohaterów, no bo to nie są bohaterowie wojny z Ukrainą i tutaj to doskonale widzimy to jest strona Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej z tą końcówką mil.ru tu wcześniej w domenie jest tylko jedna literka z a jak przeczytamy opis to tu jest napisane gieroi z, czyli bohaterowie z mnie się to kojarzy przede wszystkim z Dragon Ballem, ale ja jestem dziwny, więc w większości z nas powinno się to kojarzyć z tą literą Z, która była napisana i dalej. Możemy ją zobaczyć na wielu pojazdach wojskowych y, rosyjskich biorących udział w tej inwazji. Faktycznie tych oznaczeń literowych było znacznie więcej, jeszcze V się przebiło do... Symboliki to były czysto techniczne, rozpoznawcze symbole, które jednak przyjęły taki szerszy kontekst, i teraz to Z stanowi swojego rodzaju uogólniony symbol wojny w Ukrainie. I niektórzy lubią nazywać to na przykład putinowską swastyką. Oczywiście na stronę Ministerstwa Obrony się nie dostaniemy, bo ona znowu nie działa. Natomiast możemy przejść na naszą ukochaną, komsomolską prawdę. Tutaj są ci sami ludzie, bo wczoraj na komórce sobie to porównywałem, wtedy udało się wejść na stronę ministerstwa, dzisiaj już nie działa. I tutaj oni są nazwani tak trochę mniej komicznie, już nie gieroi Z, tylko gieroi operacji Z, czyli bohaterowie operacji Z. Trochę mniej brzmi jak Dragon Ball, ale jednak wciąż. Pod spodem mamy napisany specjalny projekt o wyczynach rosyjskich żołnierzy na Ukrainie. Dosłownie tak tu jest napisane. Jeszcze raz podpowiem, że w języku rosyjskim się mówi zazwyczaj na Ukrainie, ale jeśli ktoś chce wykazać się sympatią wobec tego kraju, to mówi w Ukrainie, żeby podkreślić, że mówi tak samo jak w przypadku wszystkich innych krajów świata w Podkreślając, że jest to taki sam kraj jak wszystkie inne, a nie jakieś terytorium zależne. Także tu jest sytuacja językowo bardzo podobna jak w Polsce. I tu mamy już bezpośrednio naszych bohaterów, i za chwilę do tego przejdziemy, bo na każdego z nich można kliknąć i zobaczyć sobie krótki filmik na. Temat wyczynu danego człowieka, natomiast tutaj pod spodem mamy takie króciutkie opisy, czasem wręcz na trzy słowa, i one momentami, ja się w jednym z poprzednich odcinków, no, tak troszkę ironizowałem, że brzmią jak opisy wyczynów bohaterów serii Marvel czy Uniwersum Marvela, i sami Państwo ocenicie, czy faktycznie tak to wygląda. Kazbiek Ali Muradow, przykrył rannych czołgiem. Oczywiście on pewnie przejechał przed nich i ich osłonił, ale brzmi faktycznie trochę jak Halk, który chwycił go w swoje wielkie zielone dłonie i zasłonił tym czołgiem. Mm. Starszy sierżant Lebedew i szeregowy Proskurin strącili dwa śmigłowce Mi-8. Zlikwidował trzy grupy dywersantów. Zagnał dywersantów na pole minowe. Na rękach wyniósł towarzysza z pola walki. Podejrzewam, że rannego, ale nie jest to tak określone. Uratował kolumny rosyjskich wojsk. Nie dał nacjonalistom wyrwać się z okrążenia. Przechwycił czołg i Bóg przeciwnika, Bóg to system. Obrony przeciwlotniczej, rakietowe. Zniszczył 20 mm, minamiotcików, czyli to będą, przepraszam Państwa, 618 rano na zegarku. Minamiot to jest moździerz. Zniszczył 20 mm, żołnierzy obsługujących moździerze i 6 samochodów przeciwnika. Zginął przy, podczas wypełn wypełnienia zadania bojowego. Mm, Przykrył, zakrył, osłonił towarzysza swoim samolotem. Uraganem, czyli wyrzutnią rakiet, rozbił wroga, przykrywając, wspierając swoich. Dokonał zwiadu bojem. To jest taka dość Stary rodzaj taktyki, dawniej w czasach II wojny światowej, teraz też mamy raporty, że jest to stosowane. Raz wietka Bajom bojem to nie jest najbardziej efektywna mm, technika prowadzenia działań bojowych, bo oni po prostu idą przed siebie i kiedy ktoś zaczyna do nich strzelać, to już wiedzą, że tam ktoś jest i można z nim walczyć. To mi się strasznie podoba. Tu jest dwóch panów: Siergiej Marusaw i Aleksandr Kuzmin. Pomogli Iskanderowi. Iskander jest to wyrzutnia system rakietowy. Z takimi pociskami rakietowymi balistycznymi, latającymi tam do 500 km, pomogli Iskanderowi. Brzmi trochę jak opowieść z bajki Disneya, w której wielki Iskander wbił sobie cierń w nogę, a oni we dwójkę go uspokoili i mu wyciągnęli to z kopyta, i on mógł iść dalej. Oczywiście ironizuje, ale te krótkie opisy strasznie komicznie brzmią. Uratował rannych w czasie specjalnej operacji o. Tutaj jest ciekawe, rozbił 5 samolotów i 25 dronów przeciwnika. Tu sobie włączmy. Tu się pojawia taki film Pułkownik Władimir Poliakow o i tu jest i jego brygada zniszczył 5 samolotów SU-24 i 25 dronów, w tym 12 bajekarów. Wszystko to w czasie pierwszych dni operacji w Ukrainie. Dowódca Brygady rakiet przeciwlotniczych nie tylko wyczyścił niebo od dronów, ale także zdążył w czas, w czas na czas wyciągnąć ewakuować pojazdy spod ostrzału i zachować swoją brygadę w pełnej liczebności, czyli nie stracił żadnego z żołnierzy. Postawcie lajk like i repostujcie. Zachęca Komsomolska Prawda. Tu na każdego z nich jest takie wideo, jeszcze sobie parę pewnie obejrzymy. Uratował życie 13 żołnierzy, zniszczył 4 BMP, snajpera i 15 nacjonalistów. O, tutaj możemy sobie zobaczyć. Roman Kulaga rzucił się w bój sam. Ledwo zauważył zbliżenie się przeciwnika. Dowódca mm, roty czołgów mm, stanął na czele. Ekipa sztanka, czyli załogi czołgu, czyli to sam czy z załogą czołgu, tu pojawia się moje pytanie. On z wprawą kierował ogniem i był w stanie zniszczyć trzy bojowe maszyny piechoty, czyli BMP, i pozycję snajpera. Tam wcześniej było czterech. Maszyna Romana przy, przeżyła, przetrwała cztery trafienia. A mechanik kierowca i celowniczy, za szybko, jeszcze raz, bo nie zdążyłem przetłumaczyć, przepraszam Państwa, zostali ranni. Mechanik, i, mechanik kierowca i celowniczy zostali ranni, czyli tylko dowódca nie został ranny. Starszy porucznik kontynuował walkę samemu. Zniszczył jeszcze jeden BMP i 15 przeciwników. No czyli wszystko się zgadza. Faktycznie był w pewnym momencie sam i zniszczyli 4 BMP snajpera i aż 15 groźnych nacjonalistów. Um, omal nie zginął ewakuując pojazdy wojskowe. Sam zniszczył kolumnę wrogiej, wrogich pojazdów pancernych przy użyciu swojego SU-25. Ściągnęli przeciwnika w okrążenie, atrazili ataku przeciwnika, czyli tutaj to będzie odparli atak przeciwnika to zupełnie normalna sprawa. Tutaj jest człowiek, który zniszczył 9 samolotów w czasie jednej walki. To sobie zobaczmy. Major w Wladimir Aleksa trafił w okrążenie ale był w stanie zorganizować atak na przeciwnika. Tu widzimy jakieś poważne sprzęty. Jego pododdział zajął pozycje obronne i włączył się do walki, do nierównej walki. Rosyjscy żołnierze byli w stanie zniszczyć Dziewięć samolotów i pięć dronów. Boże, skąd Ukraińcy mieli tyle dronów? W Ministerstwie Obrony zauważyli męstwo naszego oficera. Nikt z naszych żołnierzy, cytuję, nie został poszkodowany. Ale w jaki sposób oni zniszczyli te, te samoloty i drony w czasie jednej walki, to co oni. Ukraińcy okrążyli baterię przeciwlotniczą i atakowali baterię przeciwlotniczą w okrążeniu dronami i samolotami. Trochę nie rozumiem. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj w pojedynkę strącił trzy wrogie SU-27. No jakiś as lotniczy, też go zobaczmy. Wiktor Dudin, nawigator, nawigator myśliwca. Major z pierwszego dnia brał udział w operacji specjalnej w Ukrainie, tu jest oczywiście napisane na Ukrainie, ale ja jestem człowiekiem, który posiada sympatię dla tego kraju. I samemu strącił trzy wrogie Su-27. No jeśli on był nawigatorem myśliwca, to nie powinien działać w pojedynkę, ale czytamy dalej. On także zniszczył BUK M1 na bardzo małej wysokości. Raczej zakładam, że to jego samolot był na małej wysokości, a nie te systemy BUK, ale to raczej w domyśle, i był w stanie ewakuować się z strefy, na której działały wrogie systemy przeciwlotnicze, żywym i bez rana za zasługi przed ojczyzną, A, czyli nie wyjaśnił nam w jaki sposób nawigator myśliwca sam to wszystko zniszczył. Zazwyczaj jeśli mm, pojazd latający, statek powietrzny poprawnie mm, posiada nawigatora, to raczej on nie lata sam. Tutaj odparł od atak śmigłowców na Rosyjską kolumnę, zresztą tutaj ich kilku odpierało ten atak. Ten też odparł atak z powietrza, ale poszukamy, bo jedni byli wyjątkowo dzielni i chciałbym to Państwu pokazać. Tutaj, może jeszcze zanim do tego dotrzemy, pułkownik Dmitrij Markow wysadził w powietrze tamę blokującą potok wody w kanale z krymskim czyli to właśnie ten człowiek. Doprowadził z powrotem wodę na Krym i umożliwił dalszą kradzież tej wody i wysyłkę jej z Ukrainy na okupowany teren. Wyciągnął 15 towarzyszy z ostrzału. Tutaj ten zniszczył trzy czołgi przeciwnika, ale idźmy dalej. O, tutaj mamy dwóch majorów, Wizła Leinen i Denis Padabiedow. Odparli rakietową salwę śmiercia. Śmierć to jest taka, taki system rakietowy, wieloprowadnicowy. Trudno powiedzieć, jak można odeprzeć atak rakiet. Major Wiktor Wizolajnin i Denis Padabiedow, nowi bohaterowie. Pod ich kierownictwem przeciwlotniczy rakietowy pułk. Był w stanie odeprzeć atak przeciwnika i uratować wiele ludzkich istnień. Rakiety przeciwnika leciały jedna za drugą. No, dzięki śmiałości i męstwu dowódców udało się zniszczyć rakiety, Dolatujące do lotniska. Za swój, za swój wyczyn majorowie będą i tam dalej nagrody państwowe. Czyli oni faktycznie, jak twierdzą, mieli odeprzeć atak rakietowy, ale nie sami, tylko jako dowódcy pułku przeciwlotniczego. Powiem szczerze, że ten krótki opis, który brzmi tak, jakby własnymi pięściami zbiwa, zbijali te pociski rakietowe w locie, brzmi zupełnie ciekawiej. O, i tu jest jeszcze jeden po rosyjsku, tu jest napisane Sbil Staju Bajraktarew. Staja to jest taka, takie stado ptaków, czyli czytamy, Albert Usmanow strącił sześć samolotów przeciwnika, samych samolotów, a co z Bajraktarami? W czasie operacji specjalnej w Ukrainie, dzięki umiejętnościom, umiejętnościom podpułkownika Usmanowa, udało się odeprzeć powietrzny atak wroga i tym samym uratować rosyjskie wojsko. Mm. Usmanow zbił 5 bajraktarów i jeden samolot Su-24 przeciwnika. Wróg był rozbity i zaczął uciekać. Poczekajcie, jeśli oni zniszczyli 5 bajraktarów i jeszcze jeden samolot i jeszcze miał kto uciekać, to ile według nich Ukraina ma tych bajraktarów? Skąd oni to, te liczby w ogóle biorą? Bo jeśli by podsumować to wszystko, to by wynikało, że Ukraina ma jedną z najsilniejszych grup lotniczych chyba w całej Europie. Także widzimy, że jest ich tutaj bardzo wielu. O, na przykład ten też ma bardzo ciekawe osiągnięcie. Wystrzałem, liczba pojedyncza z RPG, zniszczył 29 nacjonalistów. Osobiście zniszczył trzy czołgi. Tutaj obronił rannych towarzyszy, nic ciekawego. O, zabrał z drogi tony materiałów wybuchowych. Zniszczył pięć zamaskowanych oddziałów. W sposób skryty zaminował sprzęt przeciwnika. Bezpośrednim ostrzałem, cytuję, położył 18 nacjonalistów. Z marszu przebił się przez Rubież Obronną. Jego bateria zlikwidowała bajraktary, liczba mnoga. Tu mamy: zagnał neonazistów do niewoli, wytaszczył rannych z, tonącej, z tonącego samochodu zniszczył cztery czołgi samodzielnie w pojedynkę, zachował łączność. Rozumiemy, cztery czołgi, neonaziści, ratowanie ludzi, zachował łączność. Widać to była ważna łączność. Czy mamy tu jeszcze coś ciekawego o? Wziął do niewoli grupę radykałów. To jest ciekawe, bo mamy tu już nacjonalistów, neonazistów, radykałów i po prostu przeciwników, albo o na przykład tutaj dywersantów, zniszczył grupę dywersantów. To jest ciekawe, to brzmi trochę tak, jakby według wersji Federacji Rosyjskiej Ukraińcy byli jak pokemony z różnymi ewolucjami. Mamy zwykłego Ukraińca, potem dywersanta, Potem mamy chyba radykała, potem nacjonalistę i na końcu neonazistę. Najwyższy szczebel. Ciekawe, czy jest jeszcze coś ponadto. O, tu mamy Salama Mierzajewa wygrał nierówną walkę. Myślę, że na tym możemy skończyć. Jedyne, co tak naprawdę w tym wszystkim smuci, to to, że ci ludzie faktycznie, a przynajmniej część z nich możemy założyć, że dokonywała rzeczy. Wartych tego, by je robić, ratowali rannych, ewakuowali ich z pola bitwy, często pod ostrzałem. Część z nich robiła dobre rzeczy, tylko w paskudnej sprawie, w czasie wojny, której nie powinno istnieć w naszej historii. No ale jak to zwykle na wojnie, wiele rzeczy jest smutnych, wiele rzeczy jest tragicznych, niewiele rzeczy jest szczęśliwych. Szczęśliwe będzie, jak się ta wojna w końcu zakończy. Dziękuję pięknie i trzymaj się Ukraino. Przepraszam Państwa, jeszcze epilog, tak? Scena po napisach, tutaj mamy wyżej, jest Komsomolska Prawda, bohaterowie Operacji Z i teraz zauważyłem, że tutaj wyżej jest taka belka, gdzie od tych bohaterskich czynów można przejść do innych działów serwisu i tutaj na przykład mamy porady dla ogrodników. Czyli wziął, mm, tam wykrył grupę dywersantów, a jak ci się znudzi, to można przejść, i mamy porady, jak sadzić buraki i cebulę, żeby nam dobrze wyrosła.